Drodzy, witam Was w naszym kolejnym spotkaniu w naszych rekolekcjach internetowych Pusta Studnia, w miejscach suchych życia, pustkach naszego serca i Słowie Bożym, które to ma wszystko nawodnić, pokazać nam kierunek. Dlatego prośmy Boga, aby otworzył nasze serce, aby On sam działał w nas, abyśmy dostrzegali w naszym życiu ziarno, które zostało już zasiane, które jest w nas ziarno Bożego Słowa, aby ono wydało plon, abyśmy pozwolili nam ten plon wydać, abyśmy się nie lękali i nie bali, abyśmy zawierzyli Bogu, że ono tam rzeczywiście jest. Dzisiaj przewodnikiem w naszej drodze rekolekcyjnej będzie Ozeasz, ten prorok, który pokazuje nam coś z nas, ze swojego życia, chce nam pokazać te momenty naszego serca, które są bardzo puste, które pragną i wołają wody. Ozeasz miał ciekawą historię, bo za żonę Bóg nakazuje pojąć mu Gomer, a Gomer była nierządnicą, a Gomer była tą kobietą, która parała się nierządem, która czyniła nierząd. A więc nie był to wybór logicznie dobry, nie było to zadanie, które na pierwszy rzut oka wydaje się czymś normalnym w życiu Ozeasza, jednak Bóg tego od niego chce. Po co Bóg tego chce od niego? Co Bóg pragnie pokazać? Musimy spojrzeć też szerzej na historię Izraela. Izraela, który w tym momencie czyni nierząd. Nierząd dlatego, że oddaje kult obcym bogom. Nierząd dlatego, że odszedł od Boga Jahwe, zaczął czynić kult innych bożków, tych, których zaczyna się, z którymi zaczyna się bratać, zupełnie zapominając o jedynym Bogu Jahwe, o swojej historii, historii Izraela, o wielkich dziełach, jakich Bóg dokonuje w czasie tej historii, o wyprowadzeniu z Egiptu, ale też wyprowadzeniu ich serca z niewoli grzechu. Izrael szybko o tym zapomina i w tym dobrobycie, w jakim jest, oddaje się po prostu nierządowi. A Bóg co? A Bóg pragnie go kochać, mimo jego nierządu. Bóg pragnie go kochać i chce pokazać nam przez to małżeństwo, jakim on jest w stosunku do nas. Że my też przecież ten nierząd czynimy w naszym życiu. Jawnie lub mniej jawnie ten grzech jest znany lub nieznany. Jest to rzeczywistość naszego serca, która ciągle się powtarza, z którą nieustannie walczymy, spowiadamy się, bądź już dawno o spowiedzi zapomnieliśmy, bądź dawno staliśmy się ludźmi pustymi, ale w znaczeniu nieotwartymi na Boże miłosierdzie, że wyschło w nas to Boże miłosierdzie, bo tak nam się wydaje, że Bóg już nie może miłować nas, a że my przez to nie możemy już miłować Boga, że nasze grzechy, nasze wybory są takie, a nie inne. I jeżeli nawet słyszymy o Bożym miłosierdziu, nawet jeżeli nam się wydaje, że taka rzeczywistość jest, to często kalkulujemy to bardzo na zimno i mówimy sobie, to nie dla mnie, to nic nie dla mnie, to tylko słowa, to tylko puste słowa, puste wydarzenia, opowiadania, ale ja jestem zupełnie w innej sytuacji, bo ja sobie z czymś nie potrafię poradzić, bo ja już daleko od Boga jestem, bo już wysycham i Jego miłosierdzie pewnie też do mnie wyschło. I Ozeasz bierze za żonę Gomer. Bierze ją po to, żeby też mieć z nią dzieci. I pojawia się pierwsze z tych dzieci, Izrael. Jest to imię prorockie, bo to imię oznacza Bóg sieje. Bóg sieje nieważnie od sytuacji naszego życia. Nawet jeśli kompletnie się pogubimy i nawet jeśli wydaje się sytuacja zewnętrzna, tak jak była w Izraelu, tak jak była w życiu Ozeasza, w jego małżeństwie, że tam nic się dobrego nie może zrodzić, że nic dobrego tam się wydarzyć nie może, bo nierządnica ciągle przecież tęskni za tym życiem i ciągle jest w tym życiu nierządu, że Izrael przecież ciągle to samo dokonuje, że my przecież ciągle trwamy w naszych grzechach i one powtarzając się sprawiają, że oceniamy siebie bardzo mocno, że nie tyle potrzebujemy Bożego przebaczenia, ale sami sobie nie potrafimy przebaczyć. A Bóg sieje nieustannie, Bóg sieje nieważnie od naszej kondycji,
czy jestem daleko, czy blisko, czy jestem w kościele w każdą niedzielę, czy mnie już po prostu w nim nie ma. A jeżeli tak, to wydaje się, że on już jest na nas zły, zagniewany, już nas odrzucił, już jesteśmy w jego oczach niegodnymi, bo może my sami też za takich się uznajemy. I to imię nam mówi, że on sieje. Że Bóg jest tym, który nieustannie pragnie zasiewać swoje życie, swoje słowo w naszym zwykłym, nieraz bardzo grzesznym życiu. Ale po co to robi? Po co my to robimy? Skoro my nie doznajemy miłosierdzia. Skoro my stajemy się ludźmi, którzy mają takie wyobrażania, a nie inne o sobie, i jesteśmy niczym to drugie dziecko, córka Lo Ruhama, nie doznająca miłosierdzia. Nie doznająca miłosierdzia, bo grzech tak nas od niego oddala. Bo mamy problem w sobie, że szatan często nas oskarża, bo on jest oskarżycielem. On jest tym, który nam wyrzuca nasze grzechy i mówi, jesteś niegodny. Zobacz, do czego jesteś zdolny. Zobacz, czym ty się zajmujesz. Zobacz, jak jesteś w ogóle beznadziejny w swoim życiu. Te grzechy się powtarzają. Obiecywałeś sobie któryś raz i nic z tego. Spowiadałeś się i do tego wracasz. Jesteś tym, który nie doznaje miłosierdzia, dlatego że gdybyś doznawał miłosierdzia, to byś tego nie czynił, nie robił. Oszustwo, pułapka szatana. On wmawia nam, że od naszej kondycji, od naszych wyborów, naszej grzeszności, a raczej takiej czystości moralnej osiągniemy niebo. Tymczasem jest to rzeczywistość o wiele szersza. To droga, to nawrócenie, to nieustanne powstawanie. A my z czasem stajemy się niczym ludzie, którzy czują się już nie ze swoim ludem. Trzeci syn, kolejne dziecko, Lo Ammi. Nie mój lud. Jesteśmy nieraz w takiej sytuacji, że nie odnajdujemy się we wspólnocie Kościoła, nie odnajdujemy się we wspólnocie przyjaciół, nie odnajdujemy się we wspólnocie rodziny, wszędzie czujemy się obco. Bo coś, jakaś sytuacja z życia, jakaś nasza kondycja ludzka ciąży nam i to wszystko jest nie mój lud. I skoro ja wyłączam siebie z tej wspólnoty, to już nie mogę być dzieckiem Boga. Czy tak nie jest? Czy nie mamy takich wyobrażeń? Czy nie przekładamy tylko często na chodzenie do Kościoła naszej relacji z Bogiem? Musimy zacząć od miłości. Spotkając miłość Boga, dopiero spotkamy Eucharystię, Jezusa, który pragnie pozostać z nami. Dopiero wejdziemy w tą prawdę obcowania razem z Nim. I właśnie w takiej sytuacji Bóg mówi, skoro wy, i mówi to do Izraelitów, skoro wy nie jesteście moim ludem, to ja nie będę waszym Bogiem. Tak dodaje nam tłumaczenie, które my mamy w naszym przekładzie Pisma Świętego. Ale komentatorzy, bibliści zwracają nam uwagę, że w oryginale to zdanie brzmi trochę inaczej. Skoro wy nie jesteście moim ludem, to ja nie będę waszym. I tutaj Bóg urywa swoje słowo. Bóg urywa swoje słowo, bo nie jest w stanie powiedzieć, że nie będzie naszym Bogiem, bo On przecież już zasiał. Bo On jest tym, który pragnie nam dawać miłosierdzie i On pragnie nas tym miłosierdziem obdarować. Że Jego ostatnim słowem właśnie jest słowo miłosierdzia. Że On nas nie potępia, mimo że grzech jest obecny w naszym życiu. Ale On pragnie, byśmy doszli do tego momentu, aby Go zobaczyć i szczerze do Niego wrócić. A to spotkanie rozpoczyna się w ojcowskim przytuleniu nas. W tym, żebyś zobaczył i sam sobie wybaczył swój grzech, bo On ci wybaczył pierwszy. Bo On nie potrafi powiedzieć, nie jestem twoim Bogiem. On nigdy tego nie powie. On to urywa. Nie jest Bóg zdolny do tego, aby zaprzeć się samego siebie. Zobaczcie, widzi nierząd Izraela, widzi nierząd tej Gomer, a jednak nie jest w stanie powiedzieć, nie jesteście moim ludem, bo ja jestem przecież Bogiem miłosierdzia, Bogiem żywym. W przebaczeniu spotykamy siebie. Widzimy, że ta ziemia jest niczym takie rozsiewanie tego ziarna, kiedy Bóg sieje na pustyni,
wokół studni, która jest pusta. I nieraz może nam się wydawać, że tak jest w naszym życiu, że to jest bez sensu. Tymczasem Bóg jest cierpliwy w swoim miłosierdziu, bo miłosierdzie jest niczym woda, która to miejsce pustynne wokół tej pustej studni nawodni i sprawi, że ono wyda owoc. Że ten owoc naszego życia przez miłosierdzie okaże się owocem zbawienia. To jest nasza jedyna nadzieja. To jest spotkanie z Bogiem żywym, z tym, który nigdy nie powie: ja nie jestem Twoim Bogiem. I z tym dzisiaj zostańmy. Wchodząc w te momenty naszego nierządu i spoglądając na nie oczyma Boga, że Bóg nawet te chwile, nawet te momenty, nawet te grzechy, które my sobie sami nie potrafimy wybaczyć, On nam wybacza i czyni to naprawdę. Dlatego, dobry Boże, prosimy Cię, abyśmy otwierali nasze serce, abyśmy się nigdy nie bali, abyśmy zawsze ufali Tobie, Twojemu miłosierdziu, bo w Nim odnajdujemy Ciebie. I w tym miłosierdziu wiemy, co czynić, aby Ciebie jeszcze bardziej kochać. Wiemy, jak odrzucać nierząd, właśnie przez to, że spotykamy się z Twoją Bożą miłością. Amen.